Witam bardzo serdecznie pana posła i w pierwszych słowach chciałem bardzo serdecznie panu posłowi podziękować za wsparcie naszego projektu i że otrzymaliśmy to dofinansowania. Dziękuję również panu premierowi Morawieckiemu za przyznanie tych środków i panu wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi. Drodzy państwo, pozyskaliśmy środki na przebudowę właśnie tej drogi, to jest droga powiatowa. W miejscowości Kurzelewo ona się nazywa ulicą Wojska Polskiego. Długość, jaka będzie przebudowywana, to jest około 1 km, ponad 900 metrów. Na tej drodze zostanie zmieniona nawierzchnia, zostaną wybudowane, bo tu nie ma chodniki, i zostanie zrobiona kanalizacja deszczowa. Uważam, że ta inwestycja jest dla nas bardzo potrzebna, dla mieszkańców Kurzelewa. Mamy tu pana sołtysa, pana Adama. I jest bardzo potrzebna ta inwestycja, ponieważ zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się po tej drodze. Koszt na wniosku tej inwestycji wynosił ponad 1 600 000. Dofinansowanie 80%, czyli ponad 1 200 000, i wkład własny ponad 300 000. Składa się powiatu. Proszę państwa, rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno wspiera samorządy terytorialne, które funkcjonują w naszym kraju, szczególnie w oparciu o dwa takie ważne instrumenty. Jeden z nich to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, o którym tutaj pan starosta Dariusz nieco powiedział, jak to wygląda wszystko w powiecie włoszczowskim, ale drugim ważnym instrumentem, a być może w kolejności to pierwszym, to jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. I chcę państwu powiedzieć, że województwo świętokrzyskie w ramach tych dwóch funduszy otrzymało w ostatnim czasie kwotę 630 milionów złotych. To jest kwota dosyć pokaźna. Jesteśmy w Kurzelowie, w powiecie włoszczowskim. To ten powiat, samorządy tego powiatu otrzymały kwotę 24 milionów złotych. Ponad 21 milionów złotych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych i 3 miliony złotych blisko w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Te środki są bardzo potrzebne samorządom terytorialnym, szczególnie w tym czasie, kiedy Polska, a tak naprawdę cały świat, znajduje się w trudnej sytuacji w związku z koronakryzysem, to inwestowanie takich środków jest bardzo ważną sprawą, bo to przyczynia się z całą pewnością do rozwoju lokalnych społeczności poprzez to, że inwestowane są tutaj znaczące środki finansowe, ale to również ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy, bo przecież samorządy terytorialne tych środków nie gromadzą nie tylko dla siebie po to, aby mieć większe zapisy księgowe w swoich budżetach, ale te środki od razu są inwestowane i to z całą pewnością przyczynia się również do tego, że następuje rozwój gospodarczy. I tak to się dzieje w naszym państwie, że rzeczywiście my mamy w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jedną z najlepszych sytuacji. Ci, którzy się zajmują różnego rodzaju badaniami nad sytuacją rynkową, gospodarczą, stwierdzą, że polskie państwo jako jedno z najszybciej rozwijających się mimo trwającego koronakryzysu już w tym roku jest w stanie dojść do poziomu rozwoju gospodarczego z tego czasu sprzed pandemii. To są dobre sygnały. To są dobre sygnały, albowiem do tego przyczyniają się z całą pewnością podmioty gospodarcze, które u nas funkcjonują, przyczyniają się samorządy, które są wspierane właśnie przez polski rząd, i mam takie przekonanie, że to są naprawdę bardzo dobre rozwiązania. Jeśli chodzi o powiat włoszczowski, ja chciałem gorąco podziękować panu staroście, całemu zarządowi powiatu za to, że z taką wielką troską zabiega o to, aby pozyskiwać te środki. Tak jak powiedziałem, blisko 24 miliony złotych to jest dla powiatu włoszczowskiego dosyć pokaźna kwota, która z całą pewnością zostanie dobrze tutaj spożytkowana w powiecie włoszczowskim. I gratulując tych środków, życzę tego, aby jak najszybciej lokalne społeczności tutaj w powiecie włoszczowskim miały z tego jak największy uzysk. Cieszę się z obecności
pana sołtysa Kurzelowa, pana Adama, który z całą pewnością też z radością przyjmuje tę decyzję rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ja również pragnę się przyłączyć tutaj, to o czym powiedział pan starosta Dariusz Czechowski, do podziękowań dla pana wojewody świętokrzyskiego, pana doktora Zbigniewa Koniusza, który bardzo mocno wspierał również w powiat włoszczowski w pozyskiwaniu tych środków. Raz jeszcze gratuluję i życzę tego, żebyście jak najszybciej te środki finansowe, które dotarły tutaj do samorządów powiatu włoszczowskiego, żebyście jak najszybciej dobrze zainwestowali. Ta droga będzie budowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i na to zadanie rząd przeznaczył blisko 3 miliony złotych, tak? Konkretnie 2 miliony 604 442. No właśnie. Tak. Ale warto, myślę, że też pan starosta powinien może o tym powiedzieć, jak wyglądało tutaj dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bo tutaj dosyć pokaźna kwota, tak jak na powiat włoszczowski, to jest ponad 21 milionów złotych. Ja mam to wszystko wynotowane, bo tych inwestycji, które będą realizowały samorządy, jest dosyć sporo. Skoro otworzyłem notatki, to sobie już do końca to wszystko dopowiemy. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Gmina Kluczewsko otrzymała kwotę 3 miliony 900 tysięcy. Już nie będę czytał tych końcówek dotyczących setek złotych. Gmina Krasocin 4 miliony 574 tysiące. Moskorzew 500 tysięcy. Gmina Radków 1 372 tysiące, gmina Secemin 753 tysiące, gmina Włoszczowa 4 miliony 87 tysięcy. To jest ta gmina, która nie jest zarządzana przez burmistrza z Prawa i Sprawiedliwości, a często się tak mówi, że otrzymali tylko tak zwani swoi, co jest w zupełności nieprawdą. No i powiat włoszczowski jako jednostka samorządu terytorialnego otrzymała kwotę 6 milionów złotych. Łącznie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do powiatu włoszczowskiego trafiła kwota 21 188 139 zł. No i co będzie czynione z tych środków finansowych? Budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Żelisławiczki i Międzylesie w gminie Secemin. No i tu są jeszcze inne miejscowości wypisane. Następnie termomodernizacja budynku szkolnego w gminie Radków, przebudowa oddziału chirurgii we włoszczowskim szpitalu, zakup nowoczesnego tomografu komputerowego dla włoszczowskiego szpitala. No i w ramach rządowego programu rozwoju dróg 3 miliony złotych dla powiatu włoszczowskiego na inwestycje drogowe. Muszę zdjąć okulary. 1 515 tysięcy na kontynuację przebudowy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej na odcinku Secemin Bichniów w formule zaprojektuj i wybuduj i 1 284 tysiące na przebudowę drogi powiatowej Kurzelów, Jeżowice i Piła Łachowska. Łachowska, tak jest w miejscowości Kurzelu.